Proszę Państwa, czy ktoś jest przeciw albo ktoś się wstrzymał, to ma jeszcze szansę. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nie pierwszy raz nas sprzedali, ale po raz kolejny. Właśnie przed chwilą zakończyło się głosowanie skandaliczne głosowanie w Sejmie. To nie jest pierwszy film, który robię o głosowaniu w Sejmie, gdzie 290. Posłów, można by powiedzieć osłów, ale nie wolno tak mówić, więc trzeba powiedzieć posłów. Zagłosowało tak naprawdę za sprzedażą Polski. To jest niewywałe. Ale sobie posłuchajcie, popatrzcie sobie na ten cyrk. Popatrzcie sobie na to, jak się sprzedaje Polskę w XXI wieku. A później sobie wszystko sobie omówimy, wyjaśnimy, wam wszystko pokażę co i jak. Oglądajcie, tylko naprawdę zobaczcie sobie dobrej meliski, bo nie da się tego obejrzeć. Jakoś musicie zdzierżyć te, te chwile na wysłuchanie tego do usłyszenia za chwilę. Dziękuję. Głosowało 456 posłów, 290 za, 33 przeciw, 133 się wstrzymało. Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji decyzji Rady Unia Europejska Euratom 2020 przez 2053 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014 przez 335 Unii Europejskiej Euratom. O głos poprosił pan minister Babi, Bardzo proszę, sekretarz stanu. I te oklaski, aplauz. To jest takie, to jest takie wymowne. Podczas sprzedawania Polski oni nastojąco w oklaskach, tak jakby oklaskiwali jakiegoś gwiazdora, tak jakby Polska została, nie wiem, mistrzem świata w ping-pongu. Ludzie, ale na jakiej planecie przestało mi żyć? A oni oklaskują coś, co jest sprzedażą tak naprawdę naszej suwerenności. Wiecie o co chodzi? Tak na normalny rozum przeciętnego człowieka. O to chodzi, że Polska będzie umoczona w takich kredytach, że się do końca świata nie wypłaci z tego. Oni zaciągają kredyt ogromny na odbudowę tego, co zniszczyli sami, tego, co zniszczyli sami. I Polska weźmie z tego dużo kasy, ale to jest jak kredyt. My będziemy zadłużeni po uszy, po uszy, i to tak pokrótce można przedstawić ten plan odbudowy. Po prostu dług dług, brak suwerenności, brak Polski tak naprawdę brak Polski to aż łzy w oczach, aż łzy cisną się do oczu. Jak trzeba robić takie filmy, gdzie. Politycy, których wybierają Polacy, głosują 290. Moi drodzy, ale sobie zobaczmy, kto tutaj głosował. Patrzmy. To jest wszystko w internecie. To tutaj nie da się tego ukryć. PiS 211 przeciw 20. Wstrzymała się tutaj yy, koalicja, ale to nie ma znaczenia. Oni nie są lepsi. Oni się wstrzymali, ponieważ nawet gdyby zagłosowali przeciw lub za, to i tak to nie miało znaczenia. Konfederacja przeciw. Moi drodzy, Polska 2050, oczywiście hołowni za ludzie, na jakich, na jakich, nie wiem, ziołach jadą. Na czym jedziecie? Na czym jedziecie? Wy po prostu sobie sprawy nie zdajecie, jakie to jest zagrożenie dla Polski, no dla innych państw, może nie wojny, mają to gdzieś, ale no ja też mam gdzieś inne państwa, ja jestem Polakiem i ja się troszczę o Polskę, więc dzisiaj oficjalnie 4 maja moi drodzy, po godzinie 20 w Sejmie przegłosowano w głosowaniu numer 18, 290 za, yy, przeciw było 33 głosowało 456 jak sobie tutaj wejdziecie, kto głosował z PiSu za sprzedażą Polski, bo nie bójmy się tak tego określać, no to tutaj macie moi drodzy Czarnecki, no wszyscy, wszyscy. Elżbieta, tutaj to jakaś. Emilewicz, Emilewicz, moi drodzy, Emilewicz głosowała. No wszyscy tutaj, zobaczcie, nie chcę się ich wymieniać. Kuchciński, ten, który na lody latał. Wszyscy, wszyscy. Kaczyński, też gdzie jest Kaczyński? Patrzcie, moi drodzy. Tutaj, tutaj. Gdzie jest ten Kaczyński? Aż mi tutaj język drży. Jest Jarosław Kaczyński za, moi drodzy. Jarosław Kaczyński za. Brawo. Brawo Jarek, wreszcie dopełniłeś obietnic, które gdzieś tam składałeś pod stołem komuś. Wreszcie to zrobiłeś. To jest lista handlarzy. Lista handlarzy, zobaczcie sobie na to. Nieprawdopodobne, wczoraj Dzień Konstytucji, oni świętowali Konstytucję, Konstytucję, którą łamiecie każdego dnia od roku. I wy to świętowaliście. Jaka hipokryzja. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ludzie, ludzie święci, ludzie złoci. Jakie czas nadeszły, nadejszli. Oni z lewicą. PiS, wespół z lewicą, z lewicą, moi drodzy. PiS. Partia podająca się za prawicową, katolicką. Razem, wespół, czyli... Przy pomocy lewicy przegłosowała coś. No tutaj po lewicy, to ja nie mam pretensji, bo oni zawsze są oderwani od rzeczywistości. To jest abstrakcja jakaś stan umysłu. Koalicja jaka to tam jest, hołownia, ten, ten, ten pseudopolityk. Telewizji oczywiście powiedzą, że wielki sukces, wielki sukces Morawiecki już ogłasza sukces z tego tam z tych pisów to tylko ziobro normalne. W tej kwestii, oczywiście, w tej kwestii, tylko w tej kwestii, ja mówię tylko w tej kwestii, ale przypuszczam, że jest to jakaś gra polityczna, więc tutaj nie ma co głosować na ziobre i ni ziobro nie jest takim super politykiem. Oni za nasze pieniądze są wszyscy, za nasze pieniądze sprawują te, te swoje stanowiska pseudo. Posłuchajcie sobie, jaką oni mają wiedzę. Ci posłowie, oni nie mają żadnej wiedzy. Jak oni się wysławiają, wypowiadają niektóre słowa, to jest takie proste, prostawstwo wręcz. Naprawdę. I tacy ludzie, 400 iluś tam, rządzi e, Polską. Oni są nietykalni, oni mają immunitet, i im nikt niczego nie może zabronić zrobić. Kaczyński. Cała reszta, kuchcińscy, wszyscy za. Za kredytem, który będziemy spłacać my, nasze dzieci, wnuczęta, wszyscy, kilka pokoleń. Oni tutaj mówią 2050, dłużej, a nawet to, 2050, 30 lat. Pani, jak ona się nazywa, bo już zapomniałem, ta szefowa Sejmu, Witek. Witek przecież uradowana! Tak na tym filmie. Uradowana. Oklaski, aplauz, Applaus Owacje na stojąco. To jest takie symboliczne, że 4 maja przehandlowali jak nic innego. Mimo wewnętrznych różnic w koalicji rządzącej, Sejm wymaganą większością głosów ratyfikował Unijny Fundusz Odbudowy. Za głosowało 290 posłów, a przeciw 33. Dyscyplinę partyjną złamały dwie posłanki PIS. Jest tak, że jesteśmy przehandlowani. Jesteśmy sprzedani jak bułeczki w piekarni z samego rana. Sejm ratyfikował unijny fundusz odbudowy, który posłużyć ma zwalczaniu gospodarczych skutków pandemii w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W nim zaś zawarte są pieniądze na krajowy plan odbudowy. W głosowaniu nad ratyfikacją ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, funduszem odbudowy, głosowało łącznie 456 posłów. Za przyjęciem ustawy było 290. Jak wynika z informacji Sejmu, wśród członków klubu PiS, którzy zagłosowali przeciw ratyfikacji umowy, znalazły się posłanki Jankowska i Siarkowska. Jak wynika z ustaleń wirtualnej Polski? Prezydium klubu wkrótce będzie decydować o karach dla posłanek, które złamały dyscyplinę partyjną. Ha! Dyscyplinę partyjną. Tak, tutaj chodziło o to, że one, bo wiecie, tamci ziobry i cała reszta, to byli ci ziobryści, to nie byli z PiSu, nie? Bo to jest koalicja. Ale te dwie posłanki zagłosowały przeciw, czyli wyłamały się, włamały się. Moje drogie posłanki, dwie normalne, dwie normalne w PiSie. Zapamiętajcie! Jankowska i Siarkowska. Pani Jankowska i pani Siarkowska dzisiaj mają no, owacje na stojąco ode mnie. Dziękuję Wam, drogie posłanki. Nie znam Was, a nie obchodzi mnie to co zrobiłyście wcześniej, dzisiaj zagłosowałyście właściwie to, zagłosowałyście przeciw więc super, włamałyście się ale teraz poniesiecie konsekwencje bo to jest tak w tych teraz sferach ich, no, że jak się sprzeciwiacie w telewizji czy też w sejmie no to lecicie, no tak jak warto rozmawiać poleciał, więc wszyscy lecicie bo to jest reżim no to jest reżim, jeśli ktoś się nie chce dostosować, dopasować do reżimu, więc wtedy sobie leci i w telewizji tak powiedzą, że jest wszystko fajnie, jest wielki sukces, przegłosowano. Nawet nie oglądają wiadomości, bo to chyba po wiadomościach, bo to było po 20. Nawet tego mi się nie chce oglądać, co mówią w telewizji. W telewizji zapewne zachwalają i są w zachwycie. W niebo głosy tutaj się śmieją. Owacje na stojąco. To sobie wspomnijcie za kilkadziesiąt lat, co się wydarzy. Sprzedali do końca. Całą suwerenność, wszystko. Oczywiście tutaj zaraz ktoś mi zarzuci, jakiś polityk PiSu, że a to, to tak nie jest, a przecież to jest inaczej. To jest inaczej, nic tylko chlać melisę, chlać ile wlezie, pić, pić, pić i jeszcze raz pić. Bo w tym kraju inaczej ujechać się nie da. Po prostu się nie da. Najgorsze jest to, że ludzie i tak na nich zagłosują w przyszłych wyborach, bo obejrzą telewizor i w telewizorze powiedzą im, że jest super, bo zrobili super, więc no kurczę super jak zrobili to sobie super zagłosujemy. Znowu za kilka lat no tak fajnie zrobili nam. Wreszcie będziemy odbudowywać. Najpierw sami zniszczyli. Następnie zaciągną, ale u kogo te kredyty? A teraz jest pytanie, kto im da kredyty? No i tutaj się zagadka rozwiązała, o co w tym wszystkim chodzi. No. Zawsze chodzi o to, kto w tym ma Największy zarobek, kto po prostu zarobi na tym. Więc jeśli ktoś poszpera, poszuka, to odkryje o co tutaj chodzi w tej układance od 14 miesięcy, prawda? Najpierw zadłużyć, później nabrać kredytów, no ale od kogoś muszą pożyczyć. Nikt nie pożycza za darmo, bo jest frajerem. Każdy pożycza zazwyczaj tak jak Lombard. Tak jak Lombard, moi drodzy. To jest Lombard. Oni poszli do Lombardu zaciągnąć kredyt ogromny. Tylko, że nie na samochód, nie na dom nawet, ale na Polskę, na ojczyznę, na kraj prawie 40-milionowy. Może 35, bo 5 milionów to już uciekło. No. Dobra. Brak słów w gardle zasycha. Moi drodzy, życzę Wam. Ja wiem, że jest ciężko. Życzę Wam mimo wszystko spokojnej nocy i dużo uśmiechu, dużo radości. Nic tylko odłączyć się od tego świata, bo to, co się wyrabia, to jest po prostu nieprawdopodobne. To, co oni wyprawiają, to jest nieprawdopodobne. 290 sprzedawców przehandlowało w dobrej cenie. A za ile puścili? Tego nie wiadomo. Ale w dobrej cenie ci, którzy kupili, to. Wiecie, w promocji, w promocji sprzedaj. Dobra. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Cześć.